39. odcinek podcastu Musicalowe Info to dźwiękowa wersja pisanej recenzji musicalu Pretty Woman, premiery Teatru Muzycznego w Łodzi. Wersję tekstową znajdziesz na www.musicalowe.info. Kolorowa Pretty Woman. Satysfakcja gwarantowana. Musical Pretty Woman w Teatrze Muzycznym w Łodzi to przykład wyjątkowej, niespotykanej pracy zespołowej i nie ma znaczenia, czy to główna rola musicalu, czy jedynie mały taneczny epizod. Każdy na scenie się wyróżnia i błyszczy, czasami dosłownie. Począwszy od realizatorów, przez aktorki, aktorów, muzyków, chór, tancerzy, akrobatów, po całą produkcję. Wszyscy profesjonalnie dopieszczają widza. Bawią, wzruszają, zachwycają. Po prostu satysfakcja gwarantowana. Czemu warto wybierać takie miejsce jak Muzyczny w Łodzi? Bo są najlepsze, cytując Edwarda Lewisa. Musical Pretty Woman z piosenkami Bryana Adamsa i Jima Valance'a swoją premierę miał w 2018 roku. Autorami libretta są Gary Marshall i J.F. Lawton, reżyser i scenarzysta kinowego hitu z 1990 roku. Historia prostytutki Vivian i biznesmena Edwarda Lewisa. Przypadkowe spotkanie dwojga zmienia ich życie, a widzowie stają się świadkami rodzącego się uczucia. Prawda, że mało skomplikowane? Znasz film z Julią Roberts i Richardem Gerem? Nie szkodzi. W Łodzi miłosną historię odkryjesz na nowo. Nie znasz lub nie pamiętasz filmu Pretty Woman? Jeszcze lepiej. Opowiedziana przez artystów musicalowej sceny przestaje być zwykłą, banalną bajeczką. To najlepsze musicalowe kino. Jakub Szydłowski, reżyser łódzkiej premiery, spełnił moje marzenie. Zawsze chciałem zobaczyć od kuchni, jak powstaje film. Szydłowski zaprasza widza do filmowego studia. Kamera, akcja, cięcie. Mamy to. Ba, zdarzają się nawet duble, gdy coś pójdzie nie tak. Na scenie uwija się, marząc o przerwie na papierosa, cała produkcja filmu Pretty Woman. Od klapsera przez kamerzystę, oświetleniowców po mężczyzn wnoszących elementy filmowe i dekoracji. Zabieg wymyślony przez reżysera Pretty Woman tylko początkowo rzuca się w oczy, potem pojawia się jedynie subtelnie, tuż na granicy światła reflektorów, wręcz niezauważalnie, by momentami całkowicie zniknąć, pozwalając widzowi wejść w akcję filmu rozgrywającego się na teatralnej scenie. Niezastąpiony duet Jarosław Staniek i Katarzyna Zielonka stworzył do łódzkiej premiery nieprawdopodobne, wspaniałe choreografie, od choćby na przykład chodzona choreografia na przejściu dla pieszych na jednej z ulic Hollywood podczas piosenki Vivian Jak najdalej stąd, czy ta w trakcie niesamowicie iskrzącej złotymi kostiumami sceny w utworze Rodeo Drive. Scena, w której pan Thompson uczy Vivian tańczyć, jest przepiękna. Tango jest cudowne. Wspólna choreografia Malwiny Kusior, Pawła Erdmana, Maćka Pawlaka, Arkadiusza Bożdyńskiego, Szymona Sztukowskiego, Sergiusza Regenta i Dominika Bobryka jest zachwycająca. Ten ostatni zabłysnął tanecznie, gdy ubrany w żółty garnitur jako gospodarz sklepu z ubraniami wspólnie z trzema paniami o imieniu Mary tańczy do Zachwycasz mnie. Zwróćcie też uwagę na otwierający drugi akt mecz polo z obowiązkowymi maletami i dość oryginalnymi koniami mechanicznymi. Skoro wspomniałem o kostiumach artystów, fantastyczna praca Anny Hadaj jest kolorowo, słodko i bajecznie. Hadaj ubiera artystów na złoto, żółto i w wszelkie odcienie różowego. Nie brakuje sukienek w grochy. Kreacje Vivian Ward są zmysłowe i eleganckie. Zastanawia mnie, kto wpadł na pomysł foliowej czerwonej deszczówki dla bezdomnego, która skojarzyła mi się z ukłony dla muzyków Teatru Muzycznego w Łodzi pod dyrekcją Krzysztofa Brzezińskiego. Cudowne brzmienie instrumentów smyczkowych, gitar
I muszę przyznać, że choć oczekiwany przez publikę przebój Pretty Woman Roya Orbisona pojawia się w finale spektaklu, to zdecydowanie jest on tylko małym dodatkiem do perfekcyjnie zagranych przez tutejszych muzyków piosenek Briana Adamsa i Jima Valance'a. Muzyka jest siłą napędową tego musicalu. Bez dźwięków spektakl Pretty Woman stałby się nużącą historyjką. A propos dźwięków, wsłuchajcie się w odgłosy wody w wannie w hotelowej łazience. Perfekcja. Gdybym miał wskazać najlepsze songi musicalu, to bez wątpienia będzie to Nie wrócę tam w wykonaniu Malwiny Kusior, Ty i ja zaśpiewane przez Marcina Jajkiewicza oraz genialnie brzmiące w duecie Zachwycasz mnie. No i oczywiście Never Give Up on a Dream Macieja Pawlaka z wszystkimi jego wcieleniami muzycznych gwiazd lat 90. Dla mnie bomba. Nie mogę nie zauważyć Libiamo z Traviaty Verdiego. Emilia Klimczak z Markiem Prusiszem stworzyli jeden z piękniejszych momentów tego musicalu. A skoro mowa o momentach, tak, jest w Pretty Woman scena łóżkowa, ale bardziej intymna i poruszająca była chwila pod koniec pierwszego aktu, zaraz po utworze Wolność. Na otulonej ciemnością scenie światło tylko jednego reflektora zmysłowo muska przytulonych do siebie Vivien i Edwarda. Przepiękne. Scenografia musicalu Pretty Woman przygotowana przez Grzegorza Policińskiego to dynamiczna podróż w lata 90. z mnóstwem rekwizytów. Małych, na przykład ceglaste komórki, i bardzo dużych, wspaniały Lincoln. O miejscu i czasie przypominają nam plakaty Cher, filmów Thelma i Louise czy Terminatora 2. Pojawia się również Central Park. Zachwyciły mnie detale, sygnalizatory uliczne czy, uwaga, działający telewizor w hotelowym pokoju. Szalenie podobała mi się recepcja hotelu oraz majestatyczna loża operowa. Całość przepięknie ubogacona światłem, na przykład w scenie operowej czy podczas songu Nie wrócę tam. Zmiany dekoracji są bardzo szybkie. Dzięki wspomnianemu wyżej zabiegowi reżysera, osadzenie akcji musicalu na planie zdjęciowym, obsługa sceny, a może raczej studia filmowego, sprawnie zarządza przestrzenią. Właściwie to nie wiem, czy to nadal są technicy teatru, czy już może aktorzy grający obsługę studia. Gdy kilka tygodni temu rozmawiałem z Jakubem Szydłowskim, przyznałem, że do aktorskiego zespołu musicalu zaangażował crème de la crème polskich scen muzycznych. Na scenie widać to od razu. Powierzenie ról takiej ekipie mogło zaprocentować tylko jednym – sukcesem tytułu. Miałem okazję obejrzeć 30 września tylko jedną obsadę i to o niej kilka poniższych zdań. Malwina Kusior, grająca Vivien, tylko dzięki kręconym włosom przypominała mi Julie Roberts. W łódzkim musicalu Kusior stworzyła własną, autorską Vivien Ward. Zagubioną, szczerą, zmysłową, zabawną, uroczą. Z jednej strony kobieta lekkich obyczajów, a z drugiej księżniczka Vivien. Po prostu Pretty Woman. Przepiękny głos, cudowna gra aktorska. Edwarda Louisa w oglądanym przeze mnie spektaklu zagrał Marcin Jajkiewicz, odpowiedni aktor na właściwym miejscu. Marcina pierwszy raz na scenie widziałem w przedpremierowym pokazie Les Misérables w Teatrze Muzycznym w Łodzi jako Jean Valjeana. Ale dopiero w Pretty Woman doświadczyłem jego niesamowitej muzykalności. Wokalnie idealnie wpasowuje się w dźwięki wyczarowane przez Briana Adamsa. Edward Marcina Jajkiewicza od dziś będzie dla mnie uosobieniem słowa gentleman. Postać zagrana z klasą, szarmancko, romantycznie. Gdyby dziś kręcono w Stanach Pretty Woman, Richard Gere przegrałby casting z Jajkiewiczem. Gwiazdą wieczoru z pewnością dla wielu widzów stała się Kit De Luca, zagrana przez Dagmarę Rybak, ależ wyrazista postać. Jej Rodeo Drive zebrało najwięcej oklasków w trakcie spektaklu, a do tego jeszcze La Cucaracha. Maciej Pawlak wciela się w sprzedawcę map Happy Mana oraz pracownika hotelu. I napiszę to bardzo szczerze. W związku z tym, że musical Pretty Woman powstał zaledwie 3 lata temu, nie wykluczam, że polski aktor wszedł w jakiś układ z twórcami spektaklu, bo role, które stworzył tutaj, wyglądają jak napisane specjalnie dla
Pawlaka, świetny, wokalnie zawadiacki, aktorsko uzdolniony tanecznie. Jedna z najlepszych ról Macieja Pawlaka w jego nieco ponad 13-letniej karierze. Aktorsko zaskoczył mnie Marcin Sosiński po roli w Miss Saigon w Teatrze Muzycznym w Łodzi. Perfekcyjnie zagrana rola cynicznego, brutalnego i egoistycznego asystenta Edwarda Louisa. W scenie, gdy grany przez Sosińskiego Filip zostaje sam na sam z Vivien, poczułem się naprawdę nieswojo, napięcie rosło z każdą sekundą. Wspaniale zbudowana postać, wyrazy uznania. Paweł Erdman zagrał pana Thompsona, szefa przepięknego hotelu, romantyczny i wrażliwy Cyrano de Bergerac oraz waleczny Javert w Teatrze Muzycznym w Łodzi. W Pretty Woman pokazał się od zupełnie innej strony. Dystyngowany, opanowany, opiekuńczy, ileż w nim elegancji. Song w taki wieczór jak ten, wyśpiewany w restauracji Wolter, w wykonaniu Erdmana to jeden z najlepszych utworów musicalu. Przepiękny taniec. Z pozostałej części zespołu słowa uznania dla Andrzeja Orechwo za piękne, klasyczne aktorstwo, dla Arkadiusza Bożdyńskiego za wspaniałe odnajdywanie się w choreografiach, ukłony dla wspomnianych wyżej Emilii Klimczak, Marka Prusisza i Dominika Bobryka. Gratuluję całemu zespołowi, tancerzom i akrobatom. Wyczekuję z utęsknieniem dnia, w którym ponownie usiądę na widowni teatru w Łodzi, by w Pretty Woman zobaczyć Martę Wiejak, Tomasza Steciuka, Karola Drozda, Piotra Pluskę i Tomasza Bacajewskiego. Polecam spotkanie z Pretty Woman w Teatrze Muzycznym w Łodzi. To trzykrotnie przekładana premiera, ale jestem przekonany, warto było na nią czekać. Warto poświęcić czas na obejrzenie musicalu w reżyserii Jakuba Szydłowskiego, bo, cytując, wszystko inne jest dziś stratą czasu. To była recenzja Pretty Woman i 39. odcinek podcastu musicalowe Info. Już teraz zapraszam na odcinek 40, w którym opowiadać będę o premierze musicalu Once w Teatrze Muzycznym w Toruniu.